Od 28 maja do 5 czerwca 1921 roku odbywały się pierwsze międzynarodowe targi poznańskie. A teraz cofnijmy się razem o 102 lata. Jak było na dzisiejszych targach? To było naprawdę bardzo duże wydarzenie. Pojawiło się 1200 firm i ponad 40 tysięcy odwiedzających. Czytałam o tym w gazecie. Głównymi inicjatorami byli poznańscy kupcy, a pomysłodawcą, z tego co pamiętam, Edward Mazurkiewicz, sekretarz towarzystw kupieckich. Tak, to prawda. A tak właściwie co się tam działo? Można było zobaczyć wystawę wzorców i dokonania polskiego przemysłu, a to wszystko po to, żeby wzmocnić i scalić polską gospodarkę, która nie ma się najlepiej. Brzmi naprawdę imponująco. Myślisz, że jeszcze kiedyś się odbędą? A wiesz, że... Międzynarodowe Targi Poznańskie odbywają się do dziś i pozostają najbardziej znanymi targami w Polsce.